nie ma słowa bezcielesnego, prawda? Że każde nasze słowo w gruncie rzeczy jest zakorzenione w naszym ciele, w doświadczeniach, które mamy, w tym, co to ciało przeżyło, co przeżyli także inni, którzy w tym ciele mieszkają. Ja, kiedy mówię moje ciało, myślę o bardzo wielu ludziach, którzy, że tak powiem, w tym ciele żyją i którzy to ciało stworzyli. I dobrze jest, kiedy dyskusje o literaturze się nie odcieleśniają, to znaczy, kiedy nie uciekają tylko w abstrakcję, ale właśnie trzymają się takiego konkretu jak ciało. Bardzo niewiele wiem o tym, czy festiwale literackie mają sens. Jest to bowiem chyba trzeci festiwal literacki, na którym jestem. Za każdym razem jest świetnie, więc na podstawie własnego doświadczenia mógłbym powiedzieć, że owszem, że mają sens, ale powiadam, mało wiem. Trudno sobie wyobrazić rozmowę o literaturze bez rozmowy o poezji, a tym bardziej rozmowę o literaturze polskiej, której poezja jest jednak ciągle bardzo ważną, niektórzy twierdzą, że najważniejszą częścią. Poezja to jest, jak to ktoś powiedział, język w języku. To jest jakby inny język trochę, albo inne spojrzenie na język, którym się na co dzień posługujemy. Bardzo się cieszę, że na festiwalach, także na tym festiwalu, ciągle jest miejsce dla poezji, dla wierszy, dla czytania wierszy. Selfie, podpisy, to jest coś, co dla nas pisarek jest bardzo ważne, ponieważ jest to dyscyplina indywidualna. Zwykle siedzimy w domu pokryjomu, więc moment, w którym wychodzimy i to jeszcze na słoneczko, w pięknych okolicznościach przyrody jest idealny. Oprócz spotkań, oprócz inspiracji, oprócz zastanawiania się w ogóle nawet nad poważnymi sprawami, wczoraj rozmawiałyśmy o parytetach, o literaturze, o różnych sprawach. Myślę, że tym czynnikiem jest też piękno, którym się to wszystko odbywa. Przyroda jest przecudowna, a burza nas omija. Wieczornej kawa, herbata z Niedźwiecką. Zebrałam całkiem sporo takiej dobrej, życzliwej energii. No i dowiedziałam się, jak to pracuje, ten zmierzch w osobach, które mnie słuchają, i to zawsze jest strasznie fajna rzecz. Zdecydowanie tak, gadanie w ten sposób z ludźmi jest ciekawym doświadczeniem. Do następnego roku będę mogła już się bez niego obyć.